Chciałbym Państwu pokazać różnicę pomiędzy strojem jaki, tak zwanym temperowanym, jaki obowiązujący jest od 1917 roku, kiedy to Fundacja Rockefellerów zmieniła strój po to wyłącznie, żeby rozstrajać nasze nerwy, sterować nimi, no i wpływać na naszą psychikę oczywiście i na nasze zdrowie dzięki niesynchronizowaniu dźwięków natury z dźwiękami, które oni wprowadzili. Jest to strój obowiązujący 440 dźwięku A i tu mam taki przyrząd do strojenia kamerton elektronicznych i mniej więcej on tak brzmi. To jest obowiązujący obecnie A, dźwięk podstawowy, a dźwiękiem, który jest prawidłowym dźwiękiem dla dźwięku A zgodny z naturą wszechświata jest taki dźwięk. Troszeczkę niższy. Jest niby niewielka różnica, ale bardzo ważna, jeżeli chodzi o synchronizowanie z figurami geometrycznymi i z naszym DNA. A teraz Państwu pokażę w samym strojeniu różnicę w dźwięku, jaka jest pomiędzy nastrojem na 440. Mhm. Jest to dźwięk A. No, a na gitarze 432. A ten sam dźwięk 432 będzie tak. Jest różnica. Jest różnica wyczuwalna. Problem polega na tym, że trudno w pierwszych momentach czy minutach przestawić się, jeżeli chodzi o odsłyszenie, odbiór przez nasze ucho tej różnicy i może takie się dziwne to wydawać, brzmienie powiedzmy jakiegoś nastrojonego na tą częstotliwość instrumentu, ale to jest kwestia jedynie przestawienia, trwać to może 20 minut czy tam przesłuchanie parę razy muzyki, która jest akurat po te 432, a do której jesteśmy przyzwyczajeni do 440 częstotliwości. Ale najpierw postaram się wyjaśnić, o co chodzi, dlatego już tu z grubsza rysunki przygotowałem. Chcę wyjaśnić zasady działania złotej proporcji i strojenia instrumentów do właśnie złotej proporcji, w której nie ma ułamków, jak jest w stroju temperowanym, gdzie powiedzmy dźwięk, akurat dźwięk 400A ma 440, ale każdy inny jest podzielony nie co dwa, tylko jest tam jakieś setki, ułamki, przecinki częstotliwości. Jest to niezgodne z naturą, nie? I tak zwaną ciągiem Fibonacciego. Jest, jak jest, 1, 2, później 4, 8 i tak dalej. Jest to, musi być albo podzielone, albo pomnożone przez 2. I spróbuję Państwu wytłumaczyć, o co chodzi w tym całym oszustwie. Jeżeli przyjmiemy, że w wszechświecie najmniejszą figurą, jaka jest, jest trójką. Punkt nie jest figurą. Linia prosta też nie jest figurą, ale trójkąt jest już figurą. Trójkąt ma równoramienny, ma 90 stopni. Jeżeli weźmiemy 90 stopni, to jest 1/4 okręgu, 360 stopni. Jest to najmniejsza odległość, dlatego jest krzyż stosowany jako znak. Po prostu da się go podzielić na równe, jednakowe części. Tu są kąty proste. Tu jest kąt i tak dalej, ale to jest trójkąt. Mhm. Tylko, że nie jest widać, ma cięciwej łuk, ale to wytłumaczę zaraz, o co chodzi. Jeżeli trójkąt umieścimy na skali XY i zastosujemy nie falę sinusoidalną, jaką stosuje się w muzyce, tylko falę trójkątną, otrzymamy podział, że co 90 że trójkąt podzielimy na pół, to znaczy pół okręg. Tu chodzi o ten wycinek. O. 180 stopni. I tu jest drugie 180. No dokładnie, może źle narysowałem, bo tak to by wyglądało na skali. O, i tu jest 180 stopni i tu jest 180 stopni. Tworzy całość, tworzy okrąg.
Zgadza się? Tak. Bo będzie okrąg. Jeżeli to sinusoidę zastąpimy trójkątem, to jest pierwszy trójkąt będzie 180 stopni do pierwszego, jedna półokręg, może tu, o, pierwszy będzie jednym półokręgiem, drugi będzie drugim półokręgiem i jest, stworzy to nam dokładnie 360 stopni. 180 i 180 jest 360. I od tego momentu powinniśmy przyjąć, że dźwięk C ma 360 stopni i 360 Hz, bo to dokładnie się nakłada. Jeżeli to podzielimy dokładnie na trójkąty, to stworzy nam oktawę subbasową stąd dotąd 90 Hz. Drugie 90 Hz będzie oktawą basową. Trzecia 90 stopni 3 Hz będzie dużą. I tu jest zaznaczone, później będzie mała i następną od tego momentu będzie to oktawa rozkreślna. Później jest następna jednokreślna, dwukreślna i tak dalej, czyli inaczej jedna stopa, dwie stopy i tak dalej, wcześniej stosowane oznaczenie. Jeżeli weźmiemy 90 stopni, to ten trójkąt, o którym mówię, jeżeli podzielimy po 90 stopni, będzie miał pierwszą podstawową jakby oktawą na skali, jest dźwięk powiedzmy C, 90 stopni, 90 Hz albo stopni. Następnym C w oktawie już basowej będzie 180 stopni. Następnym dźwiękiem czy częstotliwością będzie częstotliwość 270. To jest jakbyśmy dołożyli następny trójkąt tutaj. Proszę policzyć. 90, 90, 90. Jest 270. Następnym jest 360. Rozkreślna. Tutaj. Cztery trójkąty. Raz, dwa, trzy, cztery. Tu dołożymy ten trójkąt. Mamy 360 stopni. Czy to się nie zgadza? Zgadza się. Dlaczego wybrałeś trójkąty na przebieg fali? Po prostu łatwo jest podzielić trójkąty w przeciwieństwie do okręgów czy kół, ale to jest jedno dokładnie z drugim związane. Wytłumaczę zaraz o co chodzi. Dlatego, że podstawową figurą właśnie jest trójkąt. Nie ma figury wycinek koła taki. Jest, ale jakbyśmy to jak nie patrzyli, jeżeli są odległość pomiędzy na prostej plus musi być wysokość, więc powstanie czy chcemy czy nie trójkąt i to jest podstawą do wszystkiego i odnośnie rozkreślnej, no to już będzie wiadomo, że co 90 tu do 360 dodamy 90 to jest 450, ale co ciekawego w rozkreślnej się dzieje. 360 jest podstawową figurą w rozkreślnej, ale w 360 wpisać można kwadrat lub dwa trójkąty, które tworzą gwiazdę Dawida. Dlatego w tym momencie są jakby trzy częstotliwości, czy figury, taka i tu jeszcze dwa trójkąty Dawida. I tu jest 360 stopni. Od tego momentu, jeżeli tu jest dźwięk C, jak zaznaczyliśmy, tak. Dźwięk C, zaczynają się figury wieloprzestrzenne, typu pięciokąt, 450, 540. Wielokąty, tak? Wielokąty. Wielokąty się zaczynają. Skąd się biorą? Z trójkątów. Proszę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć kątów, po 90 mamy 540. Tu jest sześciokąt. O. I tak dalej. I tu będzie siedmiokąt. O. Czyli naturalny podział po prostu. Naturalny podział. Jakbyśmy nie patrzyli, będzie tu ileś trójkątów się mieściło. I suma tych trójkątów będzie dawało powiedzmy 640 następne. 630, przepraszam. Czy się nie zgadza? Co 90 jest dokładnie. 720 następne. No, tutaj będzie następny 720. O, często korzystano. Bardzo logiczne, ale jak to się ma do muzyki? No, samo to wynika, jak widzisz.
Co się dzieje? Jeżeli w ten sposób oznaczymy, mamy co 90. Jeżeli weźmiemy 12 dźwięków, o czym zawsze się mówi, o 12 dźwięków. Oktawa. Nie jako do, re, mi, fa, sol, la, si, do, tylko całą oktawę z półtonami, których jest 5. Tu wcześniej pokazywałem ten podział wraz z oktawami i półtonami. Tu są częstotliwości. Jeżeli oktawę weźmiemy C, cis, D, dis, E, F, fis, G, gis, A, B, H i C. To A, B, H to jest AIS. Bo to jest, zależy jakie oznaczenie, czy angielskie i tak dalej. Tu mamy 12 dźwięków. I jeżeli podzielimy w ciągu Fibonacciego, uznamy, że koło jest dokładnie tym, zaczyna się i kończy. Więc powstaje koło. Logiczne. Jest to logiczne, że powstanie koło. O. To jest pierwsza połówka. A to jest druga połówka, zgadza się, 180 i 180. Jeżeli zamyka się krąg, no to jest pierwsza rozkreśna się zaczyna. Dwukreśna też będzie następnym kręgiem, może w ten sposób narysuję. Tu jeden krąg, drugi krąg, tu jeszcze bym musiał przedłużyć, trzeci krąg. I pełne kręgi. Pełne kręgi. Dlaczego kręgi? Spirala powstaje, cały czas się mówi o spirali. Jeżeli tu byśmy umieścili dźwięk, nie wiem czy wiecie jak ciąg Fibonacciego zaczyna się i się odbywa. Jest to 1, 2. Zaczyna się tak. Jest tak 1, 2 i później jest 4, 8, 16 i tak dalej. Dlatego, że to pole powiększy się dwukrotnie. Tak. Następne pole powiększy się dwa razy tak jak to. Fraktal to. Fraktal. I tu się zaczyna fraktal. Tak. Tak. Mhm. Jest to, jeżeli sprężynę weźmiemy, taką, ustawimy ją, sprężynę i przetniemy, powstają dokładnie okręgi, koła. Mhm. I 6 takich okręgów, tych kół, dlatego to jest w skalach pokazywane, daje tak zwany kwiat życia. 6 kół nałożonych na siebie. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. I to jest kwiat życia tak zwany. Z tego wszystko wynika dzięki fraktalom, które powstają. Jeden obrót fraktalu to jest dokładnie ta odległość. Między tym i tym tworząca 360. Następny obrót będzie następne 360. Tu. 180 i 180. Następny obrót koła będzie następny 360. I tych kręgów powstaje 6. No tak, ale to jest naturalne podejście. A jak nasza muzyka, która jest obecnie obowiązująca, jak do tego podchodzi? Tą naszą muzykę, jaką my stosujemy obecnie, została obcięta. Częstotliwość, czy hertz, Fundacja Rockefellera, żeby zaburzyć to, obcięła o 0,35 Hz długość. Ten skok pomiędzy w częstotliwości został obcięty o 0,35 Hz. Jeżeli mamy 1 Hz, gdzie wahnięcie musi być pełne, a ono zostało urżnięte w tym miejscu, więc ono nie jest hercem. I im więcej herców, powiedzmy 100, to przesunięcie będzie o 33 centy na jednym tym jest. To wszystko rozstraja całą... Oczywiście, bo przy 100 hercach to tu będzie 35 herców podniesiono. Przesunięte przy 100. Jeżeli to będzie więcej, 1000 herców, to będzie 350 herców. To już jest różnica. To jest tak ogromna różnica, że już praktycznie jesteśmy gdzie indziej.
Ja dlatego miałem problemy z nastrojeniem grzałki Dawaja, bo nie mogłem, przyjmowałem strój 440. Jest to niezgodne z naturą całkowicie. Właśnie po co to zrobiono? Po dlaczego zmieniono ten strój? Po to między innymi, żeby ludzie nie mogli znaleźć, rozwiązać problemu z tworzeniem darmowej energii na przykład. Po to, żeby zakłócać podstępnie nasze budowę DNA, bo chromosomy... Spirale są dwie, nie? Tak. I one są połączone koralikami. O. Czyli dobrze wiedzieli, co robią. Dobrze, doskonale wiedzieli. Jeżeli te koraliki, jest ich 6,5 miliarda, jeżeli one nie wibrują, nie rezonują z otoczeniem, tylko jest całkiem inny dźwięk, więc one są... nie reagują. To tak jak w biorezonatorze. To nie można praktycznie, nie jest to zsynchronizowane z naturą. One albo stoją, albo zaburzenia powstają, bo dźwięk tego wszechświata, czy cała, jak wiemy, wszechświat jest zbudowany z dźwięku, nie wprowadza ich w rezonans. Więc powstają genetyczne zaburzenia. Czyli ta muzyka Hollywoodu, ta muzyka, która obowiązuje, nas rozstraja. Oczywiście, ona nas wprost zabija od wewnątrz, bo, ale my sobie z tego nie zdajemy sprawy, że nie stroi z tymi chromosomami. Tak, no ale... Więc to jest kod DNA, który jest rozstrajany automatycznie. A wpływ na wodę na przykład? Płatki śniegu weźmy. Woda jest tak zwana chaotyczna, gdzie powiedzmy cząsteczki wody w tej chwili są porozrzucane. Woda powinna być krasteralna. To tutaj takie urządzenie właśnie mój kolega, ten Wacek, którego znacie od okularów o kosmicznych technologiach, pisaliśmy. One mają być poukładane. Wszystko jest poukładane, powiedzmy w rzędach. Tak to ma wyglądać, a nie przypadkowo. Płatki śniegu są o odpowiednich kształtach. Jak się przyjrzycie, będziecie widzieli, prawidłowy płatek ma piękne kształty. Jeżeli jest chaotyczny, poddany dźwiękom, czy tak zwana pamięć wody zakłócona, to po prostu tu jest bałagan. Czy dlatego jest dobrze zamrażać wodę i odmrażać? Tak, bo ona traci pamięć tego chaosu. To zależy jeszcze, jak woda jest, przepływa obok ścieku, to stanie się też ściekiem. Ona zapamiętuje ten chaos. Ona gubi tą strukturę, powiedzmy, ciągów i staje się chaotyczna, więc nam szkodzi. Janku, to są kluczowe informacje dla zrozumienia, że jesteśmy naprawdę mordowani. No, bo tak się w podstępny sposób i ludzie nie są świadomi, bo nie mają takiej wiedzy, żeby o tym wiedzieć. Woda strukturyzowana, czy poddana plaźmie, powiedzmy firma Nantes to robi, krastralną wodę robić, która wpływa później na nasze DNA, komórki i tak dalej, na nasze zdrowie. Jeżeli ona jest chaotyczna, to taki zapis genetyczny otrzymuje, więc te chromosomy nie wibrują. Zaburzenia są w DNA, w kodzie DNA. Czy z tego może się brać rak na przykład? Można programować dzięki wodzie, na przykład, że raka ludzie dostają. To zależy, jaki sygnał jest podawany przez muzykę na przykład. Przez powietrze, przez programy Sharp i tak dalej. To są programy, które zakłócają wibracje chromosomów. Jak tego uniknąć? Jak mamy się, jak mam uniknąć tego skażenia muzycznego? No na razie ja bym proponował na przykład wiele z tych muzyk powoduje zakłócenia i to bardzo poważne, chociaż ludzie sobie z tego nie zdają sprawę. No unikałbym tego typu muzyki, a szczególnie głośnej, nie? Dyskoteki i tak dalej, no bo tam jest podawana muzyka, która autentycznie nam szkodzi, tylko młodzież czy większość ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, że można takie zjawiska wywoływać czy przez reklamy, czy dyskotekami, przez muzykę, żeby zakłócić pracę DNA naszego. Później mutanty powstają, inne rzeczy. Im głośniejsza muzyka, zła muzyka, tym więcej chorób. To większy chaos tu powstaje. To wtedy jakbyś płatek śniegu na przykład zamiast pięknym tam wzorze, powiedzmy, to on jest, powiedzmy, o taki o... rozchwiany. No, poszarpany, więc on szkodzi nam. A dla muzyków ta informacja co znaczy? Znaczy to, że każdy instrument, nawet jak stroiłem na początku, to on wpadał w rezonans. Wiedziałem, że coś się takiego będzie działo, widziałeś zresztą tam nagrywane na płycie, jakie kształty powstają. Ale o co chodzi? Dlaczego ma być podzielone na 12 dźwięków? Bo ta długość okręgu, 90 stopni, da się podzielić 90 stopni. To coś. Jak podzielisz przez 12 dźwięków, to wychodzi nam 7,5 herca. I to jest ważne dla muzyków. Powiem dlaczego.
90 stopni, 180 i tak dalej, 270. Popatrzcie, o co tu chodzi. To, co Tesla powiedział, jak ludzie poznają tajemnice trójki, szóstki, dziewiątki i dwunastki, świat się zmieni. O co chodzi? Przyjrzyjcie się. Tu jest cyfra 9, tak? 9 i 0, dziewiątka, tak? 1 i 8? 9. Proszę bardzo. 2 i 7? 9. 3 i 6? 9. 4 i 5? 9. Macie wątpliwości, o co chodzi? Co dalej? Doszedłem. Jeżeli to coś podzielimy na punkty i tu damy, podzielimy to w ten sposób. Tu jest powiedzmy następny trójkąt. Proszę. Kąt prosty, tak? Jeżeli to podzielimy 90 stopni te na 12, tu mamy 7,5 stopnia. To 7 i 5, ile jest? 12, tak? Tak. 2 i 1 jest trójeczką? Tak. Proszę bardzo. 12 plus 2. 12, ale 1 i 2 jest trójką. O co chodzi? Pierwszym wejściem tutaj będzie trójka. Tu. Drugim wejściem będzie szóstka. Trzecim wejściem, szczytem jest dziewiątka. Schodząc w dół, będzie szóstka. Tu będzie dwunastka i kończy się obieg i jest też trójka. Bo jeden i dwa jest też trójką, tak? I tu jest trójka w tym miejscu albo dwunastka. Wchodzimy znowu na pół, jest szóstka. Schodzimy na szczyt, jest dziewiątka. Czy jest to logiczne? Zobaczcie, jak to jest zbudowane. Tu będzie dwunastka lub trójka, jak dodamy trzy. Proszę, jakim systemem to jest zbudowane? Wszystko logicznym. To, co mówił Tesla. 3, 6, 9. 6, 3, 12 lub 3, 6, 9, 3. Proszę bardzo, w zapisach cyfrowych. Macie 6 i 3, 9. 7, 2, 9. Macie wątpliwości, że zawsze dziewiątka będzie? Będzie szczytem wejścia i szczytem zejścia. To, co jest spirala, o której mówię, spirala fraktalna się kręci w prawą stronę, ale ona może też się kręcić w lewą stronę, tak? Są dwie spirale, które znacie jako prawo i lewoskrętną. To jest prawoskrętna, a druga będzie lewoskrętna. Zgadza się? Jest to oś, na której to jest wszystko zamocowane. I to podział ten Tesla poznał i się połapał, że wszystko się odbywa na zasadzie. Popatrzcie teraz na dźwięki. Dźwięk C na skali będzie tak, 90 stopni. Następny dźwięk C będzie 180 stopni. Następny oktawie, nie? Powiedzmy to jest tak, subbasowa to powiedzmy tak zaznaczmy. O, 2, C, 3. C4, C5 i tak dalej. I dodawajcie teraz 90 stopni, czy 90 herców, to macie tak, 270, 360, o, 450, no żeby za bardzo już nie rozpisywać. Teraz dodajcie 90, 9, 1, 8, 9, 7, 2, 9, 3, 6, 9, 4, 5, 9. Dźwięk C zawsze przy takim rozpisaniu prawidłowości geometrycznej figur będzie dziewiątką. Dźwięk D będzie zawsze tak samo, według oktawy w odległości 7,5 Hz pomiędzy dźwiękami, to trzeba pamiętać, między oktawami 90 Hz czy stopni, może jeszcze o stopni zaznaczymy, to będzie oktawa. Oktawa. I 7,5 Hz to będzie dźwięki, odległość dźwięków. Pomnóż to 7,5 razy 12,
tu powiedzmy 12 dźwięków razy 7,5, to wyjdzie 90. 90. No to jest logika sama i to widoczne matematycznie jest, nie? Powiedzmy dźwięk D rozkreślna to będzie 375 herców. Zobaczycie, co wyniknie. Następny dźwięk jednokreślny będzie 465 herców. Następny dźwięk D, to jest tak, D1, tak będziemy zaznaczać, żeby było wiadomo, nie? 465, później jest 555 herców. Jakbyście nie patrzyli, to dźwiękiem H można dodać 3,7, 10 plus 5, 15, tak? To samo poniżej, też to samo. No, jest, dodajesz 4, to jest 10, 15, tak? Tak. 5, 5, 5 jest 15. Magia cyfr. Magia, no oczywiście. 1 i 5, szóstka, tak? 1 i 5, szóstka. 1 i 5, szóstka. No tak. No, dźwięk D jest szóstką. Jakbyście nie wzięli następny, ja powiedzmy dźwięk, już tu nie wiem, dziesiątek nie, ale powiedzmy dźwięk GIS. Proszę, żeby pełne były cyfry. GIS. To jest 420. Później jest GIS 510. Proszę bardzo. I 6 jest, tak. To jest równa się 4 i tego to jest 6. 5 i 1, 6. Macie wątpliwości? Układając to, zawsze dźwięk C na tej skali, zgodnie z fraktalami powstającymi, będzie. Tu sobie zaznaczyłem dźwięk C, 9. Dźwięk CIS jest 3. Dźwięk D jest 6. Dźwięk DIS jest 9 lub 15, nie? Bo tu jest, jeszcze zaznaczę, tu jest w nawiasie 15, więc będzie 6. Dźwięk E jest 12 lub 3. Można zobaczyć, jak to ładnie idzie. Przy tym zapisie 9, 3, 6. O, 9, 6, 3 lub 12. Na osi X będzie albo 3, albo 12. Ale 12 też jest 3 zarazem, więc jest początkiem i końcem oktawy. Także. Wszystko jest bardzo logiczne. Bardzo logicznie. No i tak mówię, każdy dźwięk powiedzmy. Dobra, dobra, ale jak się to ma do 432 Hz? Teraz ja się wytłumaczę, bo tu jest pewna niezgodność. Skąd ona się bierze? Z tego wynika, że że my się posługujemy dźwiękiem sinusoidalnym w muzyce, ma rozbieżność z trójkątami. I o co tu chodzi? Przegłówkowałem dość długo. Mówię, skąd ta rozbieżność wynika? Janku, przerwaliśmy na moment. Z czego wynika ta rozbieżność? Z tego, że wszechświat nie tworzy idealnych kul i to by było wynikało z logiki. Weźmy plastry miodu. Czy tych struktur, które pszczoły budują, to są jakieś takie struktury, nieidealne koła w każdym razie. Podejrzewam, że chodzi o to, że jeżeli połączymy dwie idealne kule czy okręgi, to punktem ich połączenia jest tylko jeden punkt. Bo później one się rozchodzą. No powiedzmy, oj, źle narysowałem, tak. I tylko jest jeden punkt połączenia. Z tego wniosek prosty jest, nie? Reszta punktów tworzące powiedzmy ten okręg będą się już oddalały od siebie. Będą tworzyły jakieś tam odległości między sobą. I tylko jeden punkt jest. Ale z tego co wiem, wszechświat buduje struktury wielu trójkątów, które wyglądają praktycznie jak kule, bardzo wiele trójkątów. Może to być tysiące. I z tego co wiem, najbardziej taką skomplikowaną strukturą w Wszechświecie to jest chyba 72, przynajmniej tak w zapisach jest Wedów, że jest 72 figury połączone ze sobą, które tworzą jakby dokładne koło. Dlaczego pi, się zastanawiałem, nie jest dokładnie trójką, tylko jest 3,14 i to mnie dłuższy czas męczyło. Powinno być, według tego złotego podziału, który wcześniej rysowałem, dokładną trójką. Ale z czego to wynika, że jest to 14? Podejrzewam, że
Różnica wynika pomiędzy cięciwą a łukiem. My przyjęliśmy, że okrąg dzielimy przez na 3 i 14, tak? Obwód 3, 14, więc coś tu się nie zgadza, nie? A powinno według mnie być trójkąt. Więc ta odległość tych trzech średnic tworzy jakiś nadmiar. Ja uważam, że jest to nadmiar powstający z długości łuku do cięciwy. Jeżeli to jest zbudowane z jakichś tam trójkątów, to ta różnica zawsze będzie wynikała. Tu jest H, wysokość, ale pomiędzy cięciwą, długością cięciwy i łukiem jest pewna długość. Więc ona, ta długość powiedzmy jakaś niewielka, dodaje się automatycznie i nie jest to już idealne koło, tylko będzie koło złożone z tysięcy mniejszych jakby figur trójkątnych. Tak uważam, bo nie przez przypadek jest to 3 i plus więcej, powinna być trójka. Tak, ale wróćmy do tego A, które wynosi 432 Hz, jak to się ma? Właśnie odnośnie tego, skąd to się bierze? Właśnie z różnicy tych łuków. Mm-hmm. Proszę. Jeżeli przyjmiemy, że sinusoida jest płynna i jest sinusoidą, bo dźwięk powinien wchodzić i tego, więc jest, czy tu pomiędzy trójkątem a kołem, czy półokręgiem nie jest, czy jedno cięciwo ma drugie łukiem? Jest. Powstaje to automatycznie. Więc ta długość, ta długość cięciwy do łuku będzie miała jakąś tam różnicę. Ona się będzie doda się do następnej cięciwy, znaczy różnicy cięciwy do łuku, więc znowu powstanie różnica, powiedzmy L. Długości tego, tak. L. I to się pododaje potem, tak? Czy to nie jest logiczne w tym wypadku? Tak. I to później będzie L plus L plus L i wychodzi nam, tworzy nam tą różnicę. Tam jeszcze, nie wiem, 18 i tam jeszcze... Dlaczego Pitagoras nie mógł dokładnie tego zrobić? Prosta odpowiedź. Po pierwsze, nie dysponował możliwością mierzenia czasu, bo na takim urządzeniu, które nazywamy klepsydrą, gdzie piaseczek sobie leży i przelatuje, on mógł dokładnie zmierzyć, nie wiem, trudno mi powiedzieć, gdzie się piaseczek przesypywał, gdzie powiedzmy prędkość 298 i tam jeszcze, nie pamiętam po przecinku, no niecałe 300 tysięcy, to jest teoretycznie 300 tysięcy prędkość światła i jest niby światło, jest też niedokładne, a tu jest 200, niecałe, tam było około 20 km jeszcze 80 różnicy prędkości światła. Nie miał takiej możliwości pomiaru, bo to trzeba do długości prędkości światła pomierzyć. Po drugie, nie miał możliwości zmierzenia częstotliwości. Jak on mógł na ucho zmierzyć powiedzmy 100 Hz? Że w tym czasie drgnęło 100 Hz. To jest niemożliwe. Więc wprowadzał błąd. Chociaż był nieświadomy i nie można od niego czegokolwiek wymagać, bo nie miał takiej możliwości technicznej. Teraz się mierzy czas z dokładnością do miliardowych części. Wiecie o doskonale, że się bierze atomowe zegary, gdzie się przewodzi i się mierzy prędkości różnych planet. Dobra, Janku, ale nie wytłumaczyłeś skąd 432 Hz się bierze. Może wytłumaczysz na osobnym wykresie. Tutaj już powiem skąd to wynika. Narysujmy trójkąty, tak jak wcześniej. I sinusoidę, tak? I sinusoidę. No, tak odręcznie, tak. Ale wiemy o co chodzi. Jeżeli mierząc odległości po 7,5 Hz, czy kąty 7,5 stopnia, nam wypadnie szóstka, tak. Powiedzmy... Czyli A, no, tak? O, A. Ale tu jest ta różnica między łukiem a cięciwą. Więc dla sinusoidy półokrągłej czy okręgu trzeba ją jakby podnieść do góry i stworzyć trójkąt. Tak. Tutaj jak podzielimy, no tutaj nie da się trójkątu stworzyć, bo jest łuk.
Więc musimy to jakby na prostych liniach robić. I ten punkt 432 jest też prawidłowy do strojenia, ale jeżeli to weźmiemy na trójkącie, który można podzielić, bo to wtedy tu jest trójkąt, jak widać, wynika z podziału, czy jak tak nawet przetniemy, to tu też kąty proste będą. Jest 427,5 Hz. Jedna częstotliwość do strojenia i druga jest prawidłowa. Czyli można stroić również do 427,5 Hz, tak? Ja bym polecałbym taką częstotliwość strojenia, dlatego że ona jest dokładniejsza, bo nie nanosi na siebie tej różnicy między cięciwą a łukiem. No dobrze, ale teraz mamy 440 Hz. Jak to się ma do tego, 440 Hz? To całkowicie rozstraja, tak? To jest całkowicie rozstrojone, bo 440, co trzeba by było podzielić te 440, podzielić na 100 centów, tak. Czy nawet nie, bo to już by wyjdą dziesiątki po przecinku, to jest bzdura całkowita. Czyli to z premedytacją nam zupełnie zniszczyli to wszystko. Ale te, powiedzmy, 440, jak sobie tu akurat będzie pasowało przez 12, jakbyśmy podzielili dźwięków, tak. No to tam jeszcze pasuje, ale jak podniesiemy tu następny dźwięk, powiedzmy H, czy tam B, to tu wyjdą cuda. Bo wyjdą po przecinku nieskończoność. A mają być zawsze 2, 4, 6, 8, 10 i tak dalej. Jakby się nie dzielili to, to będzie się dzieliło na pół. 2 na pół to jest 1. 4 to jest 2. 3, 4 i tak dalej. To jest ciąg Fibonacciego, tak się zamyka. To jest odkrycie wielkie, Janku. Nie jest odkrycie. To zawsze było, jest. Tylko po prostu zauważyłem. No, miałem taki sen dziwny, bo nie mogłem rozpracować, dlaczego mi wychodzi pewna nieścisłość w tym podziale przy 9 dźwiękach. Do, re, mi, fa, so, la, si, do. To jest 0, początek, nie oktawy, to jest koniec. I to jest 9 dźwięków, tak? Nie, 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i to jest początek, zarazem koniec. Nie to, co na skali pokazywałem. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Tak było tam na wcześniejszym, no zresztą na tym. I nie mogłem się połapać, dlaczego mi to nie pasuje, bo mi ucieka. Proste. Ma być podzielone na 12 dźwięków, bo nie pasowało te cyfry, dwunastka, dwunastka, dwunastka i tak dalej, albo trójka. Dlatego przy 9 dźwiękach nie da się tego zrobić. Musi być dokładnie trójkąt podzielony na te odcinki. I teraz centy, to trzeba go podzielić na 12 części, tak. I wyjdzie dokładnie 90 Hz. 90 stopni. Następne będzie plus 90 stopni czy herców. Dobrze, no ale teraz jak się to ma do muzyki? Może zademonstrować coś? Czy pamiętasz tamten dzień, kiedy kwiaty ci dawałem? Czy pamiętasz tamtą noc, jak cię kiedy całowałem? Mijają dni jak szalone i nie powróci żaden z nich, lecz serca nasze wciąż splecione i nie przemija miłość dni. Gdy do snu cię kołysałem, czułe słowa ci szeptałem. Na dworze już świtało, a miłości było mało. Szalone noce dałaś mi i nie powróci żadna z nich. Lecz serca nasze wciąż plecione i nie przemija miłość dni.